Rozdział drugi. Spokój to najwyższe szczęście. Często powtarzam, że najtrudniej obrazić osoby religijne, a w szczególności mnichów. Jesteśmy zawsze pokojowo nastawieni i weseli bez względu na wszystko, co też będzie tematem dzisiejszej dyskusji. Spróbujemy odróżnić szczęście od spokoju. Potem ustalić, jakie macie cele życiowe, do czego dążycie. Następnie porozmawiamy o tym, jaka jest różnica pomiędzy tym, co znaczy szczęście, a tym, czym jest spokój. Możecie wybrać to, czego sobie życzycie. Myślę, że uda Wam się to odnaleźć, jeśli przedstawię tę kwestię tak, jak powinna być przedstawiona. Mam taką nadzieję. Spokój to najwyższy poziom szczęścia. To powiedzenie, które słyszałem w zakonach na Tajwanie, kiedy byłem młodym mnichem. Co to właściwie znaczy? Ostatnio znów podróżowałem. W zeszły weekend byłem w Sydney, żeby wygłosić mowę. Byłem na lotnisku, samolot był opóźniony, jak zwykle. Zaczynam się do tego przyzwyczajać. Zazwyczaj w końcu się udaje. Zajrzałem do księgarni. W dziale poradników o szczęściu było dużo książek. To stało się już prawie gałęzią przemysłu, jak twierdzą niektóre czasopisma. Kiedy byłem w Sydney w październiku ubiegłego roku na konferencji, okazało się, że istnieją nawet instytuty szczęścia, gdzie menedżer albo szef nie nazywa się dyrektorem generalnym, a dyrektorem szczęścia. Czy to nie szalone? Szczęście staje się towarem, który jest promowany przez New Age i organizacje religijne. Wielu interpretatorów zwróciło uwagę, że to często przynosi ludziom dużo stresu. Doprowadzają się do szaleństwa, próbując być szczęśliwi, są bardzo rozczarowani, kiedy im się to nie udaje. Musimy być bardzo ostrożni, gdy próbujemy zrozumieć, do czego właściwie dążymy w życiu. Czy naprawdę chcemy szczęścia, czy może jednak nie do końca i powinniśmy dążyć do czegoś innego? Zastanówcie się nad swoim życiem, nad tym, czym zajmują się ludzie, jak dążą do osiągnięcia życiowych celów. Chcą być bogaci, bo myślą, że wtedy będą szczęśliwi, albo wtedy, gdy znajdą dobrego partnera. Chcą przejść na emeryturę w wieku 50 lat i wtedy będą szczęśliwi. Ja przeszedłem na emeryturę, gdy miałem 23 lata. To było naprawdę mądre z mojej strony. Wszyscy mi mówią, że nie mam funduszu emerytalnego. Ale komu to potrzebne, jeśli można medytować? Nazywam to funduszem medytacyjnym. To zapewni ci poczucie szczęścia i niewyczerpalny zapas duchowej waluty żebyś mógł być zadowolony i spokojny do końca życia a nawet więcej ponieważ z funduszu emerytalnego możesz korzystać tylko do śmierci a spokój i szczęście trwa nawet po śmierci i żaden minister finansów nie może ci tego odebrać ale wracając do szczęścia czym jest szczęście którego ludzie szukają Często mówi się, że prawdziwe szczęście to bycie zakochanym. Czy byliście kiedyś zakochani? Ile razy byliście zakochani? Zauważyliście, że kiedy się zakochujecie, to potem musicie się znowu odkochać? To się nazywa nietrwałość, wzloty i upadki. Dlatego jednym z moich ulubionych powiedzeń jest, przeczytałem to jakieś sześć miesięcy temu. Moje ulubione powiedzenie to po prostu takie przekręcone, zwykłe powiedzenie, i dlatego tak bardzo je lubię. Lepiej jest kochać i utracić, niż nigdy nie zaznać straty. To cytat z Szekspira, jeśli się nie mylę, i w oryginale brzmi: Niż nigdy nie zaznać miłości, ale kochać jest łatwo. A pomyślcie, jak to jest coś stracić. Lepiej jest kochać i utracić, niż nigdy nie zaznać straty. Co się dzieje z ludźmi, którzy wygrywają? Nie są w stanie zrozumieć, czym tak naprawdę jest życie. Gdy wszystko idzie po Twojej myśli, nie zyskasz zbyt dużo mądrości. Nie wiesz, czym tak naprawdę jest spokój. Widzisz iluzję, która mówi, że życie jest wspaniałe i możesz je kontrolować, zmieniać wedle upodobania. W tym właśnie tkwi problem ludzi odnoszących sukcesy. Oni żyją iluzją, że sami stworzyli swoje szczęście i myślą, och, jestem wspaniałym człowiekiem, a wszyscy inni są nieudacznikami. Czy ktoś nazwał Cię kiedyś nieudacznikiem? Proszę, nazwijcie mnie nieudacznikiem. Uwielbiam być nieudacznikiem. To o wiele fajniejsze. To właśnie mówię ludziom. Czasami podchodzi do nas młodzież na spotkania. Mówię im wtedy: Spójrz, dobrze jest nie zdać egzaminu, bo jeżeli go zdasz, za rok musisz przystąpić do kolejnego. Musisz zdawać te egzaminy, aż w końcu rzeczywiście ci się nie uda i dopiero wtedy możesz przestać. Gdybym to tylko wiedział, kiedy byłem młody. Musiałem zdać maturę, iść na uniwersytet, na studia magisterskie i tak dalej. Rany. Gdybym tylko wiedział, jak to zrobić, żeby mi się nie udało w życiu, mógłbym być o wiele spokojniejszym człowiekiem. Wiecie, co mam na myśli? Ogromny strach przed porażką sprawia, że nie możemy osiągnąć mądrości. "Taka sytuacja powoduje, że wywieramy na sobie presję, brak nam poczucia własnej wartości i przynależności. Czujemy, że wszyscy nas oceniają. Myślę, że to wspaniałe, że możemy z tego wyciągnąć naukę. Możemy się nauczyć o wiele więcej z poniesionych porażek, niż z osiągniętych sukcesów. Dlatego uważam, że to cudownie być nieudacznikiem. Spójrzcie na mnie." Straciłem wszystko. Kiedyś zdobyłem te wspaniałe tytuły naukowe i je straciłem. Wiecie co z nimi zrobiłem? Gdy po raz pierwszy pojechałem do domu, żeby odwiedzić mamę i zobaczyłem, że mam moje dyplomy, mój licencjat i moją magisterkę, powiedziałem: "Mamo, przecież ja ich nie potrzebuję" i podarłem te dyplomy. Wyrzuciłem je do śmieci. Myślałem, że świetnie zrobiłem, dopóki nie zobaczyłem jej godzinę później, jak skleja je taśmą przy kuchennym stole. Poczułem się okropnie. Zdałem sobie sprawę, że to nie były moje dyplomy, tylko jej, bo jestem jej synem i była ze mnie dumna. Jednak dla mnie strata tych dyplomów nie była znacząca. Potem tracisz dziewczyny. Powiem wam, że to świetne uczucie. Jesteś wolny, możesz iść, gdzie chcesz, i robić, co chcesz. A jak masz chłopaka, to musisz się dla niego starać malować, się ładnie ubierać, być miła. Wszystko to strata czasu. Pomyślcie, jacy będziecie wolni, gdy pozbędziecie się wszystkiego. Porzućcie bogactwo, tak jak ja. Oddajcie wszystko. To zdumiewające. Im mniej posiadasz, tym bardziej wolny się czujesz. Ludziom wydaje się, że jest na odwrót. Im więcej posiadasz, tym więcej masz kontroli nad życiem, ale to złudzenie. Wcale nie panujesz nad sytuacją. Powinniście o tym wiedzieć już od młodości. Zatem, im więcej porzucisz, tym więcej wolności zdobędziesz. Im więcej porzucisz, tym więcej spokoju osiągniesz. W końcu, tak czy owak, musisz porzucić wszystko. Rozejrzyjcie się. Większość z was straciła już młodość. No przyznajcie się. Gdzie to zniknęło? Wszyscy jesteście nieudacznikami. Może z wyjątkiem tego niemowlaka z tyłu. W porządku. Ty wciąż jesteś młody. Straciliście już urodę. Teraz trzeba się mocno napracować, żeby dobrze wyglądać. Tracicie zdrowie, wigor. Czy to nie wspaniałe? Okres dojrzewania to ciągła walka ze stresem. Poczucie, że trzeba pięknie wyglądać i błyszczeć inteligencją. Pamiętacie jak to było? Opowiem wam taki stary żart. Wyobraźcie sobie, że macie 20 lat. Musicie się ładnie ubierać, musicie być inteligentni i fajni. Przejmujecie się tym, co myślą o was inni. Dlatego musicie dbać o wygląd, makijaż, starannie dobierać ciuchy. Gdy macie czterdzieści lat, stajecie się pewni siebie. Macie w nosie, co inni o was myślą. Po prostu jesteście sobą. Kiedy macie sześćdziesiąt lat, w końcu zdajecie sobie sprawę z tego, że i tak nikt nie zwraca na was uwagi. Gdybyście tylko wiedzieli o tym od początku, mielibyście o wiele więcej wolności, nie musielibyście się martwić tym, co myślą o was inni. To powoduje dużo problemów psychicznych, ciągłe dążenie do uzyskania akceptacji i zdobycia szacunku. Inni i tak zwykle myślą o sobie, nie o tobie, mówię prawdę. No więc to wspaniale być nieudacznikiem. Straciłem całą władzę, nie mogę uprawiać seksu, nie mogę iść do kina. Jest dużo rzeczy, których nie mogę robić. Straciłem wolność, zostając mnichem, a wy z czasem stracicie zdrowie i życie. Umrzecie. Koniec końców, wszyscy jesteśmy nieudacznikami. Więc, co złego jest w byciu nieudacznikiem? Zakładam nową organizację. Prawa dla nieudaczników, równość dla nieudaczników. Nie dyskryminujmy nieudaczników. Założę Stowarzyszenie Nieudaczników. Mam na myśli to, że czasem wystarczy spojrzeć na rzeczy z innej strony i można wyciągnąć o wiele więcej wniosków. Bo jeśli nie zaznaliśmy porażki i rozczarowania, nigdy się nie dowiemy, czym naprawdę jest życie. Kiedy dobrze ci się wiedzie, wydaje ci się, że życie to tylko szczęście, ale to nieprawda. Prawdziwe życie zaczyna się, gdy coś pójdzie nie tak, prędzej czy później. To przytrafi się każdemu z nas. Każdemu przytrafi się coś przykrego i ciężkiego do zniesienia. Przynajmniej na początku wydaje się, że takie jest. Czujemy się zdesperowani, na przykład z powodu dzieci, które są niegrzeczne, biorą narkotyki, albo ktoś nam dokucza w pracy. Przeżywamy bolesną chorobę, ktoś nas oszukał, partner nas zdradza. Co robi większość ludzi, gdy nic im się nie układa w życiu, kiedy ponoszą porażki? To niewiarygodne, ale większość ludzi reaguje na stratę poczuciem winy. Wydaje się nam, że popełniliśmy jakiś błąd i zasłużyliśmy na ten ból. Czasami mylnie bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje, a tak naprawdę to po prostu życie. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Nie ma to z nami nic wspólnego. Dlatego tworzą się grupy terapeutyczne, w których ludzie mający podobne doświadczenia mogą ze sobą rozmawiać. Dzięki temu mogą utożsamić się z innym człowiekiem, jego bólem i podzielić się własnymi odczuciami. Nie czują się osamotnieni ze swoim bólem i problemami. Dzisiaj po południu byłem na konferencji dotyczącej smutku i opowiadałem dowcipy. Uwielbiam to robić, o losie. Na spotkaniach tych grup ludzie słuchają o problemach, które są zbliżone do tych, jakie sami przeżywają, i zaczynają zdawać sobie sprawę, że wszystko z nimi w porządku. Takie rzeczy są normalne i mogą przytrafić się każdemu. Takie po prostu jest życie. Tak jak w grupach wsparcia dla chorych na raka. Ta choroba jest częścią życia. To nie żadna pomyłka. Uczymy się przyjmować życie takie, jakie jest, zamiast z nim walczyć. Na tym właśnie polega przegrywanie. Jego celem jest zrozumienie, że nie mamy kontroli. W istocie nie przegraliśmy. Takie po prostu jest życie. Czasem odnosimy sukces, innym razem ponosimy porażkę. Naturalna kolej rzeczy. Czytam czasem wiadomości sportowe na ostatnich stronach gazet. I najczęściej piszą o przegrywaniu, bo jak się okazuje, West Coast Eagles i Fremantle Dockers znajdują się gdzieś na końcu tabeli. To cudowne, że tak jest, ponieważ adaptuje akurat historię do mojej książki. W buddyzmie istnieje bardzo ważna koncepcja bodhisattwy. Wiecie, kim jest bodhisatta? To człowiek, który poświęca swoje szczęście dla innych. Ktoś, kto jest tak współczujący, że wybrałby najniższy szczebel na drabinie, żeby tylko żadna inna drużyna nie musiała tak cierpieć. Wychodzi na to, że West Coast Eagles i Fremantle Dockers to najbardziej współczujące zespoły w tym roku, prawdziwi buddyści. Wszyscy inni wygrywają, dzięki czemu są szczęśliwi. A Fremantle Dockers i West Coast Eagles są spokojni, dobrzy i wrażliwi. Gdy inna drużyna chce przejąć piłkę, mówią, proszę bardzo, prawdziwi bodhisattowie. Wreszcie moje nauki dotarły do subiako, gdzie grają te drużyny. Przechodząc do sedna sprawy, możemy nauczyć się czegoś z serii porażek życiowych z bólu i rozczarowań. Czasem podchodzą do mnie dzieciaki. Niektóre znam, dorastały przy mnie. Jestem prawie jak ich wujek. Mówią mi różne rzeczy, o których nie opowiadają rodzicom. I ja też im nic nie powiem, przecież to tajemnica o życiu towarzyskim, o tym co się u nich dzieje. Raz na jakiś czas podchodzi do mnie taki dzieciak i mówi, że ma złamane serce. Wiecie, jak to jest, gdy ma się 16, 17 czy 20 lat? Przeżywasz piękną pierwszą miłość, i nagle coś jest nie tak i płaczesz. A ja mówię na to, jeśli nie wiesz, czym jest ból. Nie mam na myśli bólu fizycznego, jak ból zęba, tylko ból w sercu. I rozczarowanie. Gdy całe Twoje życie rozpada się na kawałki, to skąd będziesz wiedział, czym jest miłość? Jeżeli nie znasz przeciwieństwa, jeżeli nie znasz ciemności, nigdy nie poznasz światła. Jeśli nigdy nie czułeś bólu serca, nigdy nie poczujesz w nim radości. Nie wiesz, czym jest spokój, jeżeli nie wiesz, czym jest wzburzenie. Więc mówię dzieciakom, że nic nie dzieje się bez przyczyny, nawet ból życia. To możliwość dowiedzenia się, czym jest prawdziwa miłość, czym jest prawdziwy spokój. To także rozczarowanie. Buddyzm popycha psychologię do przodu w naszym współczesnym świecie. Do tego stopnia, że powstało Australijskie Stowarzyszenie Terapeutów i Psychoterapeutów Buddyjskich. Jestem jego członkiem. Nie dlatego, że jestem psychologiem czy psychoterapeutą, ale dlatego, że jestem buddystą i mieszkam w Australii. Pamiętam, że gdy poprzednim razem prowadziłem wykład podczas ich konferencji, Rozmawiano na temat bólu, jaki przeżywa terapeuta lub lekarz, psychoterapeuta czy pielęgniarka, albo ktokolwiek, kto wykonuje zawód opiekuńczy, kiedy spotyka kogoś, kogo nie może wyleczyć. Kogoś, kto choruje, a jego organizm nie odpowiada na żadne leczenie lub nie chce się mu poddać. Nie ma nic gorszego od patrzenia na kogoś, komu nie można pomóc. I pytają mnie, co bym zrobił w takiej sytuacji, jako mnich, jako nauczyciel, gdy człowiek, który ma problemy psychiczne czy emocjonalne, lub przeżywa straszny ból fizyczny, odmawia pomocy, albo nie można mu pomóc? Ja na to patrzę inaczej. To nieprawda, że nie można mu pomóc, nie można go wyleczyć. Innymi słowy, nie można mu zapewnić fizycznego zdrowia. Ale zawsze można się nim opiekować. Jest bardzo duża różnica pomiędzy pozbyciem się nowotworu, a zapewnieniem zdrowia, albo pomiędzy pozbyciem się problemów psychicznych, a przywróceniem do stanu normalności. To się nazywa uzdrawianie i to coś innego niż troska. Pomimo, że nie można zmienić tego, co się dzieje, można to zaakceptować, można się troszczyć. Można powiedzieć, tak jak napisałem w książce, drzwi mojego serca są dla ciebie otwarte, niezależnie od tego, jaki jesteś. To piękny gest. Jeżeli potrafisz odróżnić troskę od uzdrawiania, kochanie od zmieniania, to znaczy, że jesteś bardzo mądry i możesz wykorzystać tę wiedzę, gdy spotkasz kogoś, kto cierpi lub jest zestresowany, a ty poczujesz się bezradny. Wcale nie musisz się tak czuć. Zawsze jest coś, co możesz zrobić niekoniecznie zmieniać tę drugą osobę, ale zatroszczyć się o nią. Kiedy już wiesz, jak to zrobić, możesz bardzo dużo zdziałać, żeby pokonać trudności. Chcemy zmienić niektóre problematyczne sytuacje i czasami desperacko próbujemy uleczyć drugą osobę. Niestety, często pogarszamy sprawę. Aby zrozumieć różnicę pomiędzy szczęściem a spokojem, czasem musimy pozwolić na nieszczęście, zamiast próbować sprawić, by wszystko było idealne i kolorowe, i żeby rozwiązały się wszystkie problemy świata, ponieważ niektórych problemów świata nie da się rozwiązać. Co możemy z tym zrobić? Jedną z lepszych opowieści, jaką przeczytałem dawno temu, jest opowieść filozoficzna. Wspominałem o niej już wiele razy, ponieważ ma wielką moc. Kiedy czytasz coś takiego, dociera do ciebie, że to naprawdę zmienia sposób, w jaki podchodzisz do życia. To wiedza praktyczna w formie dowcipnej historyjki, którą łatwiej się zapamiętuje. Opowiada o byłym premierze Wielkiej Brytanii Haroldzie MacMillenie, który skończył kadencję. Ale ponieważ był najstarszym mężem stanu, dawał wywiady dla gazet w 1967 roku, podczas wojny sześciodniowej pomiędzy Izraelem a Egiptem, Syrią i Jordanią. Każdy kraj leżący niedaleko Izraela walczył w tej wojnie. Zapytano go w wywiadzie: Co myśli pan o problemach na Bliskim Wschodzie? I ten wybitny polityk, były premier Wielkiej Brytanii, odpowiedział. Proszę pana, na Bliskim Wschodzie nie ma żadnego problemu. Dziennikarz był oszołomiony, więc powiedział. Co ma pan na myśli mówiąc, że nie ma żadnego problemu, przecież tam jest wojna? Latają pociski, jeżdżą czołgi, giną ludzie. Co ma pan na myśli mówiąc, że nie ma żadnego problemu? A mąż stanu całkiem spokojnie odpowiedział, proszę pana, problem ma rozwiązanie. Dla Bliskiego Wschodu nie ma żadnego rozwiązania, zatem nie ma problemu. To bardzo mądre stwierdzenie, ponieważ wiele sytuacji w życiu nie ma rozwiązania, a przynajmniej nie jest ono możliwe w danej chwili. Ludzie marnują mnóstwo energii i czasu, chorobliwie martwiąc się o rzeczy, których nie można zmienić w tym momencie. Niektóre z tych sytuacji, na przykład, gdy twoje dzieci zaczynają brać narkotyki albo uciekają z domu, gdy żona cię zdradza, albo mąż przegrywa cały majątek w kasynie, to prawdziwe kłopoty. Więc, co można z tym zrobić? Czasem musimy zrozumieć, że niektórym kłopotom można zaradzić. Tak, to wspaniale. Ale jeżeli nic nie można poradzić, to znaczy, że to nie jest problem to poza naszą kontrolą. Więc wszystko, co możemy zrobić, to dać sobie spokój i zostać nieudacznikiem pozostać spokojnym i zdać sobie sprawę, że ten świat jest często poza kontrolą. A wszystko, co można zrobić, to zatroszczyć się o siebie i innych. Czasami nie możesz uleczyć problemu, nie możesz czegoś naprawić, ale zawsze możesz się zatroszczyć pozwolić, żeby to istniało. Odpoczywaj, zachowuj energię, bądź w pogotowiu, jak to się mówi. Nie strzelaj, gdy wroga nie ma w zasięgu wzroku. Tak naprawdę oznacza to, że jeśli nic nie można zrobić, to nie doprowadzaj się do szaleństwa, nie zamartwiaj się. Dlaczego tak jest, że ludzie nie potrafią po prostu przeczekać tych sytuacji? Bardzo często, gdy natkniemy się na poważną przeszkodę, doprowadzamy się do szału. Myślimy, 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 martwimy się, martwimy. Zamiast zdać sobie sprawę, że istnieją problemy, których po prostu nie zdołamy rozwiązać, powinniśmy zostawić je w spokoju i poczekać, aż coś się zmieni. Nie będę opowiadał teraz o żołnierzu, który trafił w sam środek birmańskiej dżungli. Możecie o tym przeczytać w książce, ale sedno sprawy tkwi w tym, że sytuacje naprawdę się zmieniają. Ludzie nie zawsze pozostają tacy sami, związki się zmieniają, a życie nieustannie płynie. Więc jeśli w danym momencie nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Często napotykamy trudności, ale po prostu nie wiemy, jak dać sobie spokój i poczekać na odpowiedni moment do działania odłożyć to na jakiś czas odpocząć. Jeżeli nie ma problemu, nic nie można zrobić. Najlepiej nic z tym nie robić. Innymi słowy, poczuj spokój. Niektórzy ludzie mogą poczuć spokój tylko, gdy wszystko jest idealnie, gdy wszystkie problemy są rozwiązane. Kiedy na świecie nic się nie dzieje, kiedy nie masz trudności finansowych, Twoja rodzina jest przeszczęśliwa, kiedy nie masz kłopotów zdrowotnych, Dopiero wtedy możesz poczuć spokój. Cały czas próbujesz osiągnąć ten idealny stan, w którym wszystko jest w porządku i można czuć się spokojnie. Ale to nigdy się nie udaje, dlatego jedyna chwila, gdy możesz odpocząć, pojawia się kiedy? Dobrze wiecie na cmentarzu. W naszym społeczeństwie zwrot spoczywaj w pokoju, odnosi się tylko do zmarłych. A ja opowiadam się przeciwko temu. Ja będę spoczywał w pokoju jeszcze za życia i będę czerpał z tego przyjemność. Jak można spoczywać w pokoju za życia? Jedynie w stanie niedoskonałości można odnaleźć spokój. Bo jeśli próbujesz dosięgnąć doskonałości, nigdy tego nie osiągniesz i nigdy nie odnajdziesz spokoju w życiu. Nigdy nie myśl, że wszystkie twoje problemy są rozwiązane. Zaoszczędziłem wystarczająco dużo pieniędzy, żeby przejść na emeryturę. Moje sprawy prawne są uregulowane. Moje dzieci wróciły do domu. Moja żona w końcu po latach przeprosiła, czy cokolwiek innego, co cię martwiło. Nigdy, przenigdy nie myśl, że to jedyny moment, kiedy możesz poczuć spokój. Z nauk buddy, ja się tego uczyłem wiele lat, można się dowiedzieć, jak odnaleźć spokój w najbardziej nieprawdopodobnych sytuacjach. Pośród zamieszania, w chorobie, gdy nic nie idzie po Twojej myśli. Wtedy nie znajdziesz szczęścia, ale zawsze możesz znaleźć spokój. W każdym momencie możesz znaleźć to wspaniałe poczucie akceptacji, jeżeli będziesz umiał usiąść, odpocząć. I nie starać się zmienić świata. Zostaw to. Dlatego właśnie są chwile w życiu, kiedy przelotnie dostrzegasz spokój. Bardzo ważne, by je przeżyć i zrozumieć, czym naprawdę jest spokój, jak to się dzieje i jak jest piękne. Masz przyrodzone prawo, by odkryć ten spokój i nauczyć się w nim trwać, zrozumieć, że pomimo szaleństwa i dziwności świata, i tak możesz znaleźć równowagę w każdej chwili i w każdym miejscu. Wciąż pamiętam, że gdy byłem dzieckiem i dorastałem w Anglii, na ruchliwych ulicach, w głośnym mieście, to chodziłem do kościołów, mimo że nie byłem chrześcijaninem. Chodziłem tam, żeby sobie posiedzieć w ciszy. Przeważnie do wielkich katedr. Uwielbiałem je. Nie z powodu architektury. Nie podziwiałem ścian. Tylko przestrzeń, czyli to, co znajdowało się pomiędzy ścianami. Nie ozdoby, które dekorowały świątynie. Podziwiałem ciszę, jaka panowała w tych ogromnych budynkach. Właśnie to miało dla mnie znaczenie. Te katedry były ogromne, największe budynki, jakie kiedykolwiek widziałem. Oczywiście, za nim powstały wielkie banki i centra handlowe. Najwspanialszą rzeczą było to, że kiedy się do nich wchodziło, hałas ruchu ulicznego i głosy ludzi z zewnątrz nie przedostawały się przez te grube kamienne mury. Wewnątrz była cisza. To była oaza spokoju w środku wielkiego miasta. Dla mnie był to symbol, przeżycie duchowe. Miejsce spokoju pośród tego szaleństwa i niedoskonałości świata. Kiedy ostatni raz poszedłem do katedry, to było w Westminster Abbey, załamałem się. Nie było już spokoju, który panuje w wielkich kościołach i katedrach, bo ktoś zainstalował system głośników. Ktokolwiek tam zarządza jest głupi. Wygłaszano kazanie, 24 godziny na dobę. Grała muzyka organowa, dawano ogłoszenia. Nie można już było znaleźć spokoju. Nawet na lotnisku powinien być pokój do medytacji miejsce, gdzie można się pomodlić. Poszedłem do takiego, myśląc: świetnie mogę pomedytować, zamiast siedzieć i czekać na samolot. świetnie, pójdę szukać tego spokojnego miejsca do medytacji. Usiadłem tam i usłyszałem ogłoszenia obsługi lotniska. Proszę nie zostawiać bagażu bez opieki. Czekamy na pasażera takiego i takiego. Lot numer 672 za chwilę wystartuje. Wszystkie te komunikaty w pokoju dla modlących się. To jeden z problemów społeczeństwa: polega na tym, że bardzo ciężko znaleźć miejsce, gdzie panuje spokój i cisza. Kiedy wreszcie uda ci się znaleźć takie miejsce. Zaczyna się magia. Ilu z was było kiedyś w dziczy. Setki kilometrów zdala od czegokolwiek, daleko od ludzi. Tak jakby świat się zatrzymał. Może wcale nie trzeba iść w dzicz. Klasztor na końcu krętej drogi, gdzie nie ma zbyt wielu osób. Tu jest naprawdę spokojnie. Ilu ludzi lubi tu przychodzić. Nie po to, żeby zobaczyć mnichów. Posłuchać ich albo dać jedzenie, tylko żeby poczuć spokój. To wartościowa rzecz. Opowiadam im wtedy historię, jak 27 lat temu pojechałem do Londynu odwiedzić rodzinę po raz pierwszy, odkąd zostałem mnichem. Zatrzymałem się w nowym klasztorze w Sussex. Istniał od roku, ale wciąż trwała tam budowa. Nie było ogrzewania. A to była bardzo mroźna zima. Tamtej nocy było minus 26 stopni. Następnego dnia nagłówki w brytyjskich gazetach mówiły o tym, że nawet piwo zamarzło. Dziennikarstwo wysokiej klasy. Nie było żadnych wiadomości ze świata o tym, że ludzie głodują, czy że trwa wojna, tylko nagłówek nawet piwo zamarzło. To by było tyle, jeśli chodzi o kulturę. Pamiętam, że wstałem wcześnie rano, bo tak mnie nauczono. Wyszedłem pospacerować po lesie. Było bardzo zimno. Owinąłem się szczelnie. Było tak zimno, że nic się nie poruszało. Wszystkie zwierzęta spały zimowym snem. Tylko zwariowany mnich nie spał o tej porze. Spacerowałem po śniegu i to było wspaniałe. Nigdy nie zapomnę tego przeżycia, bo w lesie. Nie było nikogo poza mną. W nocy padał śnieg, więc na ziemi nie było żadnych śladów ludzi ani zwierząt. Nic nie przeszkadzało, nie było wiatru, żaden liść i żaden krzak się nie poruszał. Gdy przystanąłem, cały świat przystanął ze mną. Było tak cicho i tak spokojnie. Miałem świadomość, że doświadczam świętej ciszy. Zdawałem sobie sprawę, że było w tym coś, nie wzruszającego to nieodpowiednie słowo. To było coś przeciwnego. To mnie po prostu uziemiło, ześrodkowało. Ta cisza była tak piękna. Nie chciałem tego zburzyć. Gdy wreszcie udało mi się tam znaleźć, to było jak powrót do domu. Czułem, że przynależę do tego miejsca, gdzie trudy świata znikają. Tak to nazywał Ajan-Cha cisza i spokój we własnym domu zawsze tam są gdy wszystko przestaje się ruszać spokój wreszcie to było takie inne od szczęścia szczęście to coś co możesz stworzyć sprawiasz że się wydarza wtedy możesz się tym cieszyć hurra wygrałem w totka wybrałem dobre liczby Ciężko pracowałem i dostałem premię, dostałem awans. Moje dzieci zdały egzamin na studia i mają dyplom. Moja ulubiona drużyna wygrała. Czymkolwiek jest szczęście dla świata, zawsze wynika z jakichś czynów, a spokój po prostu zawsze jest, ale wciąż się go unika. On istnieje. Wystarczy tylko, że przystaniesz na chwilę. I przestaniesz cokolwiek robić. To niesamowicie silne przeżycie. I wcale nie musisz się starać, żeby to przeżyć. Nie musisz szukać. To nie jest gdzie indziej, jest właśnie tutaj, w tej chwili. Gdy ludzie wreszcie odnajdują ten spokój, to przekonują się, że to prawdopodobnie najlepsze lekarstwo na świecie. Każdy, kto wie, jak osiągnąć ten piękny bezruch, wie również, jak to jest mieć zdrowe, szczęśliwe, piękne ciało? To Twoje tempo odpoczynku. Kiedy odczuwasz spokój, w każdej chwili, nawet pośród hałasu i niedoskonałości, odpocznij tak przez chwilę. Nie na zawsze. Ludzie popełniają ten błąd. Buddyści siedzą i medytują, ale jaki z nich pożytek? To nieprawda. Trwasz w spokoju, głęboko medytujesz, żeby potem być o wiele bardziej wydajnym w pomaganiu światu. To twoje źródło energii i siły, miejsce, z którego czerpiesz nie tylko moc, ale mądrość, jasność umysłu i siłę, spokój i bezruch świata w twoim sercu, gdziekolwiek jesteś. Kiedy ludzie wreszcie zaczynają rozumieć, czym jest spokój i czym jest szczęście. A potem porównują te rzeczy, to której pragną? Spokój pochodzi z oddawania. Gdy zrezygnujesz z zachcianek, krytyki i ocen, z tego wszystkiego, co napędza twoje życie, pozwalasz na to, żeby chwila trwała. Nie zmieniasz świata. Stajesz się z nim jednością, ze wszystkimi jego wadami. Trwaj w tej chwili przez jakiś czas. Trwaj w spokoju. Nie znajdziesz tego bezruchu gdzieś poza niedoskonałościami zwykłego, codziennego życia. W lesie, gdy jest zimno, w krzakach, w zakonie, w kościele, w sypialni, zatrzymaj się na chwilę, odpuść. Pozwól, żeby wszystko się zatrzymało. Gdy to się wydarzy, poczujesz niesamowity spokój, podstawę istnienia. Gdy go odnajdziesz, pozostań w nim chwilę. On pozwala spojrzeć na życie z innej perspektywy. To takie miejsce, w którym możesz odpocząć, naładować baterie, ujrzeć znaczenie życia, a potem wychodzisz z tego spokoju, żeby harować na rzecz świata, żeby troszczyć się o niego. Nie zawsze po to, żeby go uleczyć, bo wiesz, że leczenie świata to niekończąca się praca. Możesz komuś pomóc, naprawdę pomóc, uratować życie. A po tobie przychodzi ktoś inny. To się nie kończy. Tak wygląda praca lekarza czy pielęgniarki, lub kogokolwiek pracującego w zawodzie opiekuńczym. Nie wiem, jak radzą sobie nauczyciele w szkołach. Uczą dzieci, które się w końcu nauczą, i za rok trzeba robić wszystko od początku, z nową klasą, i kolejną, i kolejną, w kółko to samo. Jeśli nie wiesz, jakie naprawdę jest znaczenie życia. Ci z was, którzy próbowali medytacji, zrozumcie, proszę, że świat medytacji i prawdziwy świat uzupełniają się. Nie ma różnicy. To polega na robieniu tych samych rzeczy, tylko na dwóch różnych płaszczyznach. Medytacja jest jak laboratorium, w którym testujesz różne rzeczy, dowiadujesz się, co działa, a potem korzystasz z tej wiedzy w zwykłym, codziennym życiu. Ludzie próbują medytować i starają się, żeby nastał spokój. A potem zdają sobie sprawę, że bezruch sam się pojawia, kiedy przestają się wygłupiać. Zostaw wszystko swojemu losowi. Ty jesteś tym, który robi pełno hałasu. Gdy przestaniesz hałasować. Cii, przestaniesz zmieniać siebie i przestawiać wszystko, żeby było idealnie. Cii. Wtedy odnajdziesz spokój. On zawsze tam był, a ty wciąż patrzyłeś w inną stronę. Jeśli nauczę się liczyć oddechy, odpuszczać myśli, powstrzymywać senność, a wcześniej zrobię to, skończę tamto, a jeszcze inne doprowadzę do perfekcji, kiedy wszystko będzie cacy, wtedy będę mógł być spokojny. Nie, teraz jesteś spokojny. A nie dopiero kiedy wyślesz gdzieś dziecko, które hawasuje, zabijesz psy sąsiadów i upewnisz się, że ludzie nie będą kaszleć po wejściu do sali. Gdy byłem w Singapurze w trakcie epidemii SARS, mieli tam maszynę na podczerwień, która sprawdzała, czy masz gorączkę. Ludzie proponowali, żebyśmy mieli takie maszyny także tutaj. Każdy, kto miałby podwyższoną temperaturę i kaszel. Nie mógłby wejść do sali. Oczywiście, nie można robić takich rzeczy. Jeśli chcesz zrobić coś takiego, to znaczy, że nic nie zrozumiałeś. Nie jestem do końca pewien, nie zwracałem za bardzo uwagi na ludzi, ale myślę, że gdy zacząłem medytować, ktoś chrapał. W porządku, chrap sobie, nic się nie dzieje to twój problem mnie on nie dotyczy. Ja po prostu jestem pełen spokoju. Ale jeżeli pomyślisz o nie, obudźcie go. Dlaczego nikt go nie obudzi? Przecież tu nie wolno chrapać. Ludzie próbują tutaj medytować. Powinien być taki znak zakaz chrapania albo powinniśmy mieć jakiś przyrząd z dużymi ćwiekami i bić nim każdego, kto chrapie. Powinniśmy być bardziej surowi. To się nazywa kontrolowanie. I w ten sposób nie znajdziesz spokoju. Bo nigdy nie osiągniesz ciszy podczas medytacji 300 osób. Możesz znaleźć spokój w swoim sercu, mimo że nie możesz kontrolować świata. Zawsze możesz odpuścić, zawsze możesz być dobry, pomimo że nie możesz kogoś uleczyć i sprawić, żeby wszystko było idealnie. Bądź dobry dla tej chwili, dla życia, dla wszystkich dźwięków, które do Ciebie dochodzą. Możesz być dobry dla wszystkich uczuć, które płyną przez Twoje ciało. Możesz być tak dobry, że otworzysz przed życiem drzwi do swojego serca, pogodzisz się z nim. Gdy się z czymś godzisz, odnajdujesz spokój. To piękny bezruch, ponieważ nie walczysz ze światem. Świat się nie rusza, a Ty trwasz w spokoju, zatrzymujesz się. To bardzo ważne podczas spotkania o stracie i żalu, bo ostatecznie jesteście nieudacznikami. Po jakimś czasie dojdziecie do takiego momentu w życiu, że wszystko stracicie, będziecie największymi nieudacznikami. Jest taki program telewizyjny: Najwięksi Nieudacznicy, prawda? Wiecie kto to? To ludzie, którzy umierają. Każdy z Was pewnego dnia będzie jednym z nich. Gdy wydacie ostatnie tchnienie, stracicie wszystko: rodzinę, dom, samochód, pieniądze. Może uda wam się zrobić to teraz, znaleźć to ciche, spokojne miejsce, gdzie nic się nie rusza. W pięknym angielskim lesie, podczas najcięższej zimy, gdy nic się nie rusza, bo nawet zwierzęta śpią, wszyscy ludzie też jeszcze śpią, a ty wychodzisz tam sam. Śnieg przestaje skrzypieć pod nogami. Stoisz w bezruchu przez chwilę i tracisz cały świat. Wszystko się zatrzymuje. Wiecie, co mam na myśli? Potrafisz to zrobić? W momencie, gdy wydasz ostatnie tchnienie, znajdziesz się w takim miejscu jak ten las, gdzie wszystko stoi w miejscu albo śpi, gdzie nic się nie rusza. Ty też nie. Jeśli się nie poruszysz, to się nie odrodzisz, skończy się cykl odradzania. Ale jeśli się poruszysz, nawet odrobinę, wtedy wszystko zaczyna się od początku. Musisz się nauczyć, jak trwać w bezruchu. Znacie ten wspaniały cytat z Biblii? Według mnie on nawiązuje do buddyzmu. Staram się być ekumeniczny, lubię wynajdować złote myśli w różnych religiach. Jeśli się wnika głęboko i odrzuca niepotrzebne kwestie, to czasami można trafić na wspaniałe sentencje. To zdanie brzmiało: bądź spokojny i wiedz, że jest Bóg. Co to może znaczyć? Bóg nie jest istotą, ale najwyższym pięknym, wspaniałym prawem. Bądź spokojny i wiedz że trwasz w spokoju, prawdziwym spokoju, pełnym spokoju, najwyższym spokoju. Spokój to najwyższy poziom szczęścia. Jeśli najwyższe szczęście miałoby mieć nazwę, nie nazywałoby się Bogiem ani człowiekiem. Najwyższe szczęście. Jeśli spokój jest najwyższym szczęściem, to właśnie może to oznacza to wyrażenie bądź spokojny i wiedz, że to właśnie najwyższy poziom szczęścia. Ale oczywiście, tak jak wspomniałem, najważniejsze, żeby z tego spokoju korzystać jako miejsca, w którym można się zatrzymać jeszcze za życia, jako miejsca, z którego czerpie się siłę i energię. Zbyt wielu ludzi rozwiązuje swoje problemy lub próbuje je rozwiązać za pomocą myślenia i zamartwiania się. Jeśli masz duży kłopot w pracy, albo w życiu osobistym lub ze zdrowiem, to wciąż o nim myślisz. Mam raka, nie powinienem mieć raka. Dlaczego mam raka? Stresujesz się tym coraz bardziej. Ile razy nie mogliście spać, bo rozmyślaliście nad swoimi kłopotami. Czy kiedykolwiek udało Wam się znaleźć rozwiązanie poprzez myślenie? Dlatego właśnie w spokoju odnajdziecie mądrość. Nie poprzez myślenie to tak jak z satelitą okrąża Ziemię, ale nigdy jej nie dotyka krąży, jednak nie dociera do sedna. Myśli też kręcą się w kółko, ale nie dotykają istoty rzeczy. Do tego trzeba zastyknąć w bezruchu. Doświadczyć, być. Kto z Was wie, jak słuchać podczas rozmowy? Ile osób ma problemy z komunikacją? Ile osób w związkach, w domach Was nie słucha? Tak jest, prawda? Wy też ich nie słuchacie. Nie wiecie, jak się słucha. Jeśli chcesz kogoś wysłuchać, to musisz być spokojny. Twój umysł się wtedy nie rusza, nie myśli, nie próbuje zapamiętać, co ktoś mówi. Jest takie wspaniałe zjawisko, które nazywam słuchaniem całkowitym. To wtedy, gdy ktoś przed tobą stoi, a ty pozwalasz, by to, co mówi, zostało całkowicie wchłonięte, a w twojej głowie nie toczy się żadna rozmowa. Dlatego właśnie wiele osób nie słucha. Twoja żona może coś mówić, a ty myślisz, a ona znowu swoje. Ile razy jeszcze będę musiał tego słuchać? Ona nie ma racji, tak wcale nie było. Jak tylko odzyskam kontrolę, powiem jej coś innego. Wiele razy jest tak, że jedna osoba mówi, druga myśli, nie ma żadnej komunikacji. Aby słuchać całkowicie, gdy ktoś do ciebie mówi, musisz być zupełnie wyciszony. Słuchasz w pełni świadomie. Ci, którzy nauczyli się techniki całkowitego słuchania i jeszcze są w szkole, świetnie się bawią, a jednocześnie dostają najlepsze oceny. To zadziwiające, że nie uczy się tego dzieci. Kiedy nauczyciel mówi do ciebie, siedź cicho, słuchaj tak, żebyś nie miał ani jednej myśli. Jesteś jak sucha gąbka, która wchłania wszystko. Jednym z powodów, dla których tak dobrze mi szło w szkole, była świetna pamięć, a to dlatego, że wiedziałem, że trzeba słuchać. Nawet gdy byłem małym chłopcem, podczas egzaminów dostajesz pytanie i przypominasz sobie, jaka jest odpowiedź, jeśli nauczyciel tylko ci to powiedział. Akceptujesz to, co jest mówione, bo nie myślisz jednocześnie. Jesteś cichy w środku. Wyobraź sobie, że robisz coś takiego ze swoim partnerem. Będziesz mógł zrozumieć, co mówi, co ma na myśli. Twoja umiejętność rozmawiania radykalnie się polepszy, co będzie z korzyścią dla związku. Jeśli zajmujesz się biznesem no cóż, każdy ma pracę będziesz umiał słuchać dostawców, klientów, przełożonych, pracowników. Będziesz w stanie ich słuchać i rozumieć. Ponieważ potrafisz słuchać w ciszy. Cisza daje moc. To podstawa medytacji. Jeżeli chcesz mieć zdrowe ciało, musisz ćwiczyć, a jeżeli chcesz mieć zdrowy, silny umysł, musisz się nauczyć, jak sprawić, żeby trwał w spokoju. Im spokojniejszy jesteś, tym więcej siły czujesz. To coś wspaniałego w medytacji. Kiedy czuję się zmęczony. Od dzisiaj mam nowy plan dnia. Pomiędzy szóstą a siódmą z nikim nie rozmawiam. Idę do swojego pokoju i medytuję. Daje mi to więcej siły i energii. Więc kiedy prowadzę wykład, czuję, że lepiej mi to wychodzi, bo mam źródło energii. Uwielbiam to. Medytuję już od tak dawna. Wiem, jak wydobyć tę energię, nawet gdy jestem bardzo zmęczony. Ostatnim razem byłem w Singapurze w styczniu. Miałem taki podwójny koncert. Nie, żebym śpiewał, jestem bardzo empatyczny, a moje śpiewanie byłoby okrucieństwem dla słuchaczy. Ja po prostu wchodzę na scenę i opowiadam kilka historii. Pamiętam, że miałem dwa takie wystąpienia, i po pierwszym byłem już bardzo zmęczony, bolała mnie głowa. Wszyscy szli na obiad. A ja rozejrzałem się po sali hotelowej w poszukiwaniu miłego, cichego miejsca. Niedaleko były dwa wyjścia, a jedno, które było zamknięte, tworzyło ślepą uliczkę. Wspaniale. Zamknąłem drzwi. Jak w małej jaskini w centrum Singapuru, w dużym hotelu. I po prostu tam siedziałem przez jakieś pół godziny. Całe zmęczenie zniknęło. Poczułem, jak wraca mi energia i siła. Bezruch, przestajesz wtedy myśleć, trwasz. To taki spokój, który można poczuć w wielkiej katedrze, gdzie nic się nie rusza, w środku australijskiego buszu, gdzie nie słychać ani jednego ptaka, ani jednej żyjącej istoty. Cisza, głęboka cisza, do której możesz dotrzeć dzięki medytacji. To ożywia, inspiruje. Święta cisza daje ci siłę. Oznacza to, że czymkolwiek się zajmujesz, będziesz wyjątkowo wydajny i osiągniesz dużo sukcesów, bo masz siłę i potrafisz spojrzeć w głąb, bo jesteś świadomy, a twój umysł jest silny. Oczywiście, ponieważ potrafisz spojrzeć wnikliwiej niż inni, to łatwiej ci rozwiązywać problemy. Twój umysł ma siłę. Wiecie, jakie zazwyczaj są wasze umysły? Bardzo wymęczone. Dlaczego? Bo staracie się rozwiązać problemy myśleniem. Nie śpicie, bo się zamartwiacie. Macie czym się martwić, trudności naprawdę istnieją. Ale chodzi o sposób, w jaki szukacie rozwiązań. W tym tkwi problem. Nie szukacie rozwiązań w mądry sposób. Zamiast o tym myśleć, posiedź spokojnie. Jeśli nie ma rozwiązania, nie ma kłopotu. Zamknij się, przestań się martwić, bądź spokojny. Z silnym umysłem uda ci się znaleźć rozwiązanie. Nie tylko dlatego spokój jest najwyższą formą szczęścia, jest także rozwiązaniem, rozwiązaniem życiowych problemów. Dlatego właśnie jest najwyższą formą szczęścia i dlatego istnieje ogromna różnica pomiędzy spokojem a szczęściem. Szczęście pojawia się i znika, a spokój. Trwa. Zawsze możesz się do Niego zwrócić, w każdym momencie życia, zwłaszcza w ostatniej chwili życia. Jeśli chcesz zostać przebudzony, a nie odrodzić się ponownie na tym świecie, naucz się, czym naprawdę jest spokój. Naucz się, jak trwać w bezruchu, żeby móc raz na zawsze zatrzymać koło kołowrót życia i śmierci. Oto i wykład. Mam nadzieję, że podoba Wam się mowa o sile spokoju. Sadu, sadu, sadu. Czy ktoś chce jakoś skomentować dzisiejszy wykład, albo zadać pytanie, lub maskargi? Pytanie. Jeśli dzięki odczuwaniu bólu możemy się dużo nauczyć, to dlaczego strategia buddyjska zakłada pozbycie się bólu? Ajan Bram. Jeżeli jakiś buddysta chce się pozbyć bólu, to jest bardzo głupim buddystą. Ból się tylko powiększy. Pytający. A co z czterema szlachetnymi prawdami? Ajan Bram. Z nimi jest tak. Nie starasz się pozbyć bólu, a pozbywasz się starania, pozbywasz się pragnienia. Gdy pragnienie znika, wydarza się wspaniała rzecz. Ból zostaje, szczęście zostaje, cierpienie zostaje, ale pod tym wszystkim jest spokój. Spokój jest inny od szczęścia i cierpienia. Spokój pojawia się, gdy puszczasz szczęście i cierpienie, godzisz się z cierpieniem, godzisz się ze szczęściem. Próbując pozbyć się cierpienia, stajesz się bardziej spięty. Kłócenie się z życiem. Sprawia, że staje się ono problemem. Opowiem dowcip o kłóceniu się, o człowieku, który miał 90 lat, a w dniu urodzin wciąż był bardzo zdrowy. Dawał wywiad do gazety i zadano mu pytanie: Masz 90 lat i wciąż jesteś sprawny i zdrowy. Jaki jest twój sekret? Odpowiedział: Nigdy się z nikim nie pokłóciłem przez całe życie. Dziennikarz na to. To niemożliwe a mężczyzna, muszę się z tobą zgodzić. To był żart na dziś. Pytanie. Jak można odnieść do prawa kammy to, że czasem coś nie idzie po naszej myśli? Adżan Bram. Dopóki uważasz, że istnieje trwała istota odpowiedzialna za to, co się dzieje, tworzysz więcej kammy. Ale jest coś, co nazywa się końcem kammy. To koniec wytworzeń i bycia za nie odpowiedzialnym. Zazwyczaj tworzysz dobrą lub złą kammę. Nie ma na tym świecie człowieka, który tworzy tylko dobrą. Każdy tworzy trochę złej. Ja też. Dalai Lama też czasami tworzy złą kammę. Ale czy można skończyć z całą tą kammą? Kiedy wydaje ci się, że wszystko kontrolujesz, że jesteś twórcą, wtedy dajesz się jej złapać. Jeśli spojrzysz na nią w taki sposób, wiele to wyjaśni, jednocześnie pozwoli na jej zakończenie. Wtedy całkowicie odpuszczasz, znikasz, przestajesz walczyć ze światem. Wtedy już jej nie tworzysz, wszystko się zatrzymuje. Większość ludzi rozumie kammę jako wyjaśnienie szczęścia i cierpienia w życiu. Zakończenie kammy poprzez zatrzymanie działań istoty, która ją wytwarza, wykracza poza szczęście i cierpienie. Odpuszczenie kontrolera, zniknięcie. Tak się dzieje, gdy trwasz w ciszy. Znikasz w niej jak w środku buszu. Wspaniałe uczucie, gdy jest tak cicho, gdy nic się nie rusza, ty także znikasz. Czujesz jedność ze wszystkim. Nie istniejesz jako Ty, nastąpiło scalenie koniec ciebie, koniec kammy, koniec cierpienia. Wreszcie spokój. Ty jesteś tym, który robi hałas. Dziękuję za pytania. Jednak odpowiedzi nie rozwieją Waszych wątpliwości, tylko w spokoju znajdziecie rozwiązanie. Czytała Sylwianowiczewska. A Sylwianowiczewska, a Sylwianowiczewska.